Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy dzisiaj cykl filmów na temat otoneurologii praktycznej. Otoneurologia jest to nauka o zawodach głowy. Cykl ten rozpoczynamy od omówienia sobie łagodnych napodowych położeniowych zawodów głowy. Łagodne napodowe położeniowe zawody głowy są jedną z najczęstszych przyczyn zawodów głowy, a jednocześnie jedną z najbardziej niedoszacowaną i niedodiagnozowaną przyczyną zawodów głowy. Łagodne napodowe położeniowe zawody głowy, obecnie zwane łagodnym położeniowym zawodem głowy lub też często przewija się w literaturze nazwa angielska, czyli BPPV, czyli Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Przyczyną tego rodzaju zawodów głowy są otolity. Otolity są to drobne kamyczki zbudowane z węglanu wapnia i substancji białkowej wielkości od 1 do 20 mikrometrów. 1 mikrometr jest to 1/1000 część milimetra, które fizjologicznie znajdują się w plamce łagiewki, w plamce woreczko w uchu wewnętrznym i biorą udział w przetwarzaniu bodźców grawitacyjnych, czyli przyspieszenia liniowego, w impulsy elektryczne, czyli krótko mówiąc biorą udział w mechanizmach poczucia równowagi. Zdarza się, że otolity z tego pierwotnego miejsca, czyli z plamki woreczka albo łagiewki, oderwą się i zaczną luzem pływać najpierw w przedsionku, a następnie wpadną do któregoś z kanałów półkolistych i zaczną dawać objawy. Najczęściej wpadają do kanału półkolistego tylnego, jest to ponad 90% przypadków, dużo rzadziej do kanału półkolistego poziomego, jest to może kilka procent przypadków i stosunkowo bardzo rzadko wpadają do kanału półkolistego przedniego, zwanego też górnym i to jest bardzo, bardzo rzadka sytuacja. Mogą też pozostać w przedsionku, ale dają wtedy bardzo niespecyficzne objawy. Jakie są przyczyny oderwania się otolitów? Najczęściej oderwają się w związku ze starzeniem się narządu przedsionkowego. W wyniku starzenia się dochodzi do zwyrodnienia i substancji, która skleja te otolity i one się odrywają samoistnie. Dlatego właśnie najczęściej rozpoznajemy łagodne napodowe położeniowe zawody głowy u ludzi starszych w 6, czy 7, czy 8 dekadzie życia. W tej grupie wiekowej ta przyczyna zawodu głowy jest zdecydowanie najczęstsza. Chociaż zdarzają się również u ludzi młodszych. Inne przyczyny odrywania się to czynniki infekcyjne, czyli infekcje, zapalenie ucha lub też zapalenie neuronu przedsionkowego. Jest to jedna z częstszych przyczyn zapalenia neuronu przedsionkowego. W jakiś czas po zapaleniu może dojść do odrywania się otolitów i powstawania objawów łagodnych napodowych położeniowych zawodów głowych, o czym powiem jeszcze bardziej szczegółowo za chwilę. Jakie są objawy łagodnych napodowych położeniowych zawodów głowy? Najczęściej najbardziej typowa sytuacja, kiedy pacjent przychodzi i mówi, że ma silne wirowe zawroty głowy po zmianie pozycji ciała. Czyli jeśli zmieni pozycję ciała do pozycji tak zwanej krytycznej, to dochodzi do silnych wirowych zawrotów głowy. Te zawroty trwają najczęściej krótko, mogą trwać kilka sekund, kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami kilka minut i ustępują po zaprzestaniu ruchu. I to jest najbardziej typowa sytuacja. Te napady potrafią być bardzo, bardzo nieraz silne i wbrew temu, co mówi nazwa, czyli łagodne napadowe położenie zawodu głowy, te zawroty nie muszą być wcale łagodne, a wręcz przeciwnie, mogą być bardzo, bardzo silne, wprawiają pacjenta w zakłopotanie, w czasami duży lęk. Skąd się wzięła więc nazwa łagodne napodowe położeniowe zawroty głowy? Prawdopodobnie wzięła się z tego, że mimo tego, że zawroty głowy są bardzo silne i dla chorego bardzo nieprzyjemne, to generalnie rzecz biorąc zawroty te są niegroźne dla życia i zazwyczaj w większości przypadków są uleczalne. Trzeba dodać, że mogą też wystąpić bardzo nietypowe objawy łagodnych napodowych położeniowych zawrotów głowy, takie jak uczucie zaburzeń równowagi, zachwiania, dezorientacji, uczucie jakby pływania,
poczucia, jakieś zaburzenia przestrzenne, czyli objawy zupełnie nietypowe. I trzeba mieć to na uwadze, trzeba mieć to jednak na uwadze i dlatego w zasadzie to trzeba u każdego pacjenta wykonać testy diagnostyczne w kierunku ładowych napadowych położeniowych zawrotów głowy, takie jak manewr Dix-Hallpike i roll test, na temat których to manewrów nakręcimy osobne, szczegółowe filmy. Jakie mogą być mechanizmy ładowych napadowych położeniowych zawrotów głowy? Mamy dwa główne mechanizmy. Jest to kanal lityazis i kupol lityazis. Kanal lityazis jest to sytuacja, kiedy otolity pływają sobie luzem w kanałach półkolistych i powodują drażnienie elementów zmysłowych, które są zlokalizowane w grzebieniach baniek kanałów półkolistych, powodując objawy, czyli wprawiając endolimfę w ruch. W przypadku kupolu lityazis sytuacja jest troszkę inna. Otolity wbijają się w osklepek, czyli w tą galaretowatą substancję, która pokrywa grzebienie w bańkach kanałów półkolistych i powodują, że ten osklepek odchyla się pod wpływem sił grawitacji, staje się ciężki pod wpływem tych otolitów. Mówimy nawet o ciężkim osklepku, czyli heavy cupula, i ten osklepek zaczyna się zachowywać jak narząd grawitacyjny. Nie reaguje na ruch przepływającej endolimfy, tylko reaguje na siły grawitacyjne. Czy możemy te mechanizmy od siebie odróżnić w praktyce klinicznej? Często tak. Na przykład w przypadku cupula lityazis najczęściej czas utajenia jest krótszy albo w ogóle nie ma. Czas utajenia, dla przypomnienia, jest to czas, który występuje od momentu położenia pacjenta do pozycji krytycznej do momentu ujawnienia się objawów, czyli oczopląsu. I ten czas w cupola lityazis jest najczęściej krótki albo w ogóle go nie ma. W przypadku kanału lityazis ten czas utajenia jest dłuższy, trwa często kilkanaście sekund, dlatego po położeniu pacjenta, na przykład manewrze Dix-Hallpike'a, no musimy poczekać te kilkanaście sekund, aż pojawi się oczopląs, oczywiście, jeśli są otolity. No i sam oczopląs w kanale lityazis jest zdecydowanie krótszy, jest szybciej wyczerpywalny i jeśli powtórzymy na przykład drugi raz manewr Dix-Hallpike'a, to ten oczopląs może być jeszcze krótszy skutek zjawiska adaptacji. Natomiast sam oczopląs w cupola lityazis zazwyczaj jest długi, męczliwy, trudno wyczerpywalny. A dobrze, natomiast kwestia odruchów, które podstawowych odruchów, które są generowane w błędniku, czyli odruch przeciąkowo-okoruchowy i przeciąkowo-rdzeniowy. Zazwyczaj te odruchy są niezaburzone, zarówno odruch przeciąkowo-okoruchowy, jak i przeciąkowo-rdzeniowy. I mogą być prawidłowe. I na przykład robiąc próby kaloryczne czy próby obrotowe, które badają odruch przeciąkowo-okruchowy, te badania mogą wyjść zupełnie prawidłowo. A mimo to możemy mieć znacznego stopnia czy bardzo nasilone łagody napadowe położeniowe zawroty głowy. Dlatego spotkamy się często z sytuacją, że pacjent przychodzi, miał wcześniej wykonane próby kaloryczne. Próby kaloryczne wyszły idealnie, dobrze, prawidłowo, wyszły symetrycznie, i pacjent myśli, że tutaj została wykluczona patologia w obwodowej części narządu przysiąkowego. Tymczasem ma silne, łagodne, napadowe, położeniowe zawroty głowy. Trzeba wspomnieć, że łagodne, napadowe, położeniowe zawroty głowy często występują po zapaleniu neuronu przysiąkowego. Zwłaszcza zapalenie neuronu przeciąkowego, który dotyczy górnej gałązki nerwu przeciąkowego. Jak pamiętamy, nerw przeciąkowy ma gałązkę górną i dolną. Gałązka górna unerwia kanał półkolisty przedni, zwany też górnym, poziomy, łagiewkę oraz górną część woreczka. Natomiast gałązka dolna unerwia dolną część woreczka oraz kanał półkolisty tylny. Czyli nawet w sytuacji, kiedy dojdzie do tego zapalenia, kiedy dojdzie do większego lub mniejszego uszkodzenia gałązki górnej, to gałązka dolna nadal działa. Czyli mimo tego, że górny błędnik nam wypadł, bądź uległ uszkodzeniu mniejszemu bądź większemu, to dolna część błędnika, czyli kanał półkolisty tylny, nadal dobrze działa. I mimo tego, że na przykład w próbie kalorycznej mamy całkowicie wypadnięty bądź częściowo wypadnięty błędnik, bo
po której ze stron, to nadal dolna część tego błędnika, czyli kanał bukolisty tylny, działa prawidłowo i możemy mieć silne zawroty głowy z tego błędnika. No to musimy mieć też na uwadze. Mimo tego, że pacjent ma na przykład w próbach kalorycznych wypadnięty błędnik, to mimo nadal może mieć z tego błędnika silne zawroty głowy właśnie z tej dolnej części, czyli z kanału bukolistego tylnego. Dobrze. A teraz podsumowując, łagodne napadowe położenia zawrotów głowy są jedną z częstszych przyczyn zawrotów głowy. Występują najczęściej w 6, 7 czy 8 dekadzie życia, chociaż zdarzają się również u osób młodszych, no rzadko występują u dzieci. Są generalnie jedną z częstszych przyczyn zawrotów głowy. Szacuje się, że to jest około przynajmniej 30-40% wszystkich zawrotów głowy. Dlatego musimy mieć na uwadze w zasadzie w każdym przypadku badając chorego zawrotami głowy. Myślę, że to wszystko na ten temat. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.